Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj Fakty. Proszę Państwa, zwróciła się do nas z prośbą o pomoc Pani Agnieszka. Pani jest opiekunką niepełnosprawnego w stopniu znacznym syna, no i problem dotyczy relacji z sąsiadem. Państwo dzielą balkon, więc to jest bliski sąsiad. Sąsiad, jak pani pisze, ciągle dokucza. Pani, wykorzystując do tego chorobę syna, oskarża panią o niewłaściwą opiekę, o zaniedbania, sugeruje chorobę psychiczną. Pani tu bardzo szczegółowo przedstawiła stan faktyczny, opisała wszystkie okoliczności. Ja ich nie będę tak całkowicie in extenso tutaj przedstawiał, no bo to wykraczałoby poza ramy naszego nagrania. Natomiast jeśli chodzi o te najważniejsze elementy, pani wskazuje, że rozmawiała również z córką tego sąsiada, która mówiła, że również wobec niej i jej matki sąsiad stosował przemoc psychiczną. Problem trwa od 2013 roku, kiedy pani od prezesa spółdzielni mieszkaniowej dowiedziała się, że ten pan złożył pismo o eksmitowanie pani z jej mieszkania. No, oskarżał o kradzież, zniszczenie mienia, publicznie obrażał panią i jej syna. Pani próbowała zgłaszać problemy na policję, do prokuratury, jako jakieś znęcanie się, ale jak pani pisze, słyszała, że wyolbrzymia problem, bo te organy ścigania domagały się dowodów, a pani nie była w stanie ich przekazać, bo pani, jak pisze, człowiek tutaj działa w białych rękawiczkach, nie pozostawia śladów, wszystkie zaczepki i obrażanie to krótkie zdania, bez udziału osób trzecich. Ale pani pisze, że ofiarami tego człowieka są też inne osoby, inne kobiety, które cieszą się jakimś szacunkiem w społeczeństwie, które pełnią funkcje społeczne na osiedlu, na którym państwo mieszkają. Pani, jako osoba niezwiązana z tym człowiekiem, pisze, że ma ograniczone pole działania, no bo nie może skorzystać z pewnych instrumentów, które przysługują rodzinie, a rodzina tutaj, żona i córka, wyjeżdżają, nie pojawiają się w mieszkaniu i nie są gotowi na podjęcie kroków prawnych, które tutaj mogłyby pomóc. Pani czuje się obserwowana, podsłuchiwana, no i ma poczucie, że celem tych działań jest pozbawienie jej opieki nad niepełnosprawnym synem, pozbawienie docelowo środków do życia i pyta, co może zrobić, aby ten człowiek dał jej i rodzinie spokój. Proszę Państwa, no to całe zachowanie, te wszystkie elementy, o których Pani pisze, no wydają się wypełniać wszelkie znamiona przestępstwa z artykułu 190a kodeksu karnego, czyli tak zwanego przestępstwa stalkingu. Zgodnie z tym artykułem 190a kodeksu karnego, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. No tam mamy jeszcze, można powiedzieć, kwalifikowane typy tego przestępstwa. To jest jeden z najnowszych typów przestępstwa w naszym prawie karnym. Wprowadzony został w 2011 roku, no, jako odpowiedź na coraz częstsze sytuacje, które są odbierane jako wyjątkowo uciążliwe i uprzykrzające życie. No, taki stalking definiuje się jako takie fizyczne, ale też wirtualne prześladowanie osoby, natrętne komunikowanie się wbrew woli, formułowanie groźb, składanie niepożądanych propozycji, deklaracji, nachodzenie. Elementy stalkingu stanowi także podglądanie, śledzenie, długotrwała obserwacja domu czy miejsca pracy. No i tutaj ta uporczywość, która należy do znamion przestępstwa, jest rozumiana jako ustawiczne drękanie, dręczenie, trapienie, niepokojenie komuś, kogoś, niedawanie spokoju. Istotna jest tutaj z punktu widzenia proceduralnego kwestia taka, że przestępstwo to jest ścigane na wniosek, czyli postępowanie przygotowawcze prowadzone będzie oczywiście przez organy publiczne, policję, prokuratora,
ale na skutek wniosku osoby pokrzywdzonej lub gdy tą osobą jest małoletnia i jej przedstawicieli ustawowych. No i tu oczywiście pani jako poszkodowana może złożyć zawiadomienie o przestępstwie ustnie lub pisemnie w dowolnym komisariacie policji czy w prokuraturze. I składając takie zawiadomienie, no, trzeba mieć świadomość, że oczywiście wiele tego typu spraw jest umarzanych z powodu braku dostatecznych dowodów. Proszę się nie dziwić, że policja będzie oczekiwała jakiegoś materiału dowodowego. Takimi dowodami mogą być listy, wiadomości, SMS-y, maile, wykazy połączeń, nagrania rozmów, czy nagrania wideo, czy zeznania świadków. No tu pani wspominała i o innych osobach, które były poddawane takim szykanom, i o członkach rodziny tego stalkera, o prezesie spółdzielni mieszkaniowym, ale też wspominała pani o innych procedurach toczonych z udziałem tego domniemanego stalkera, więc wydaje mi się, że pani tu jak najbardziej może zgromadzić i przedstawić materiał dowodowy. Oczywiście postępowanie będzie trwało, no bo sprawa musi przejść odpowiednie procedury, no a potem trafić do sądu, który wyda odpowiednie orzeczenie, łącznie z umieszczeniem sprawcy w zakładzie karnym. Niestety nie będzie pani mogła tutaj skorzystać z takich natychmiastowych instrumentów izolacji, które są określone w tak zwanych ustawach antyprzemocowych, ale będzie pani mogła wnioskować o zastosowanie innych środków zapobiegawczych. No bo te instrumenty ustaw antyprzemocowych, one dotyczą przemocy domowej, czyli generalnie co do zasady sytuacji, które występują pomiędzy osobami współzamieszkującymi albo takimi, które no, wiąże, które łączy jakaś więź osobista. No i w tej ustawie jest rzeczywiście szereg instrumentów: nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się. One są nakładane w trybie natychmiastowym przez policję. I o takie działanie mogłaby wnioskować rodzina, no ale tu pani pisze, że nie jest na to gotowa, no ale może można uświadomić, że są takie instrumenty dostępne, i to są instrumenty, które są natychmiastowo nakładane na 2 tygodnie. Potem one oczywiście mogą być w różnej formie przedłużane przez sąd, albo właśnie w formie zabezpieczenia, albo już ostatecznego postanowienia. Natomiast tutaj w wyniku postępowania zainicjowanego już przez panią mogą na pani wniosek zostać zastosowane środki zapobiegawcze przez prokuratora w postaci dozoru policyjnego, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego, kontaktowania się w jakiejkolwiek formie, a jeżeli one nie zadziałają, no to może być nawet zastosowany areszt tymczasowy. Takie środki mogą być również orzeczone już przez sąd w wyroku skazującym sprawcę stalkingu lub w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne. No i tu warto też dodać, że osoba pokrzywdzona przestępstwem stalkingu może żądać nie tylko ścigania i ukarania sprawcy, ale też odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, i tego roszczenia może dochodzić nie tylko w drodze odrębnego postępowania cywilnego, ale również w sprawie karnej prowadzonej przeciwko sprawcy stalkingu. Także tu no, jak najbardziej pani ma instrumenty wszczęcia takiej sprawy w normalnym trybie zawiadomienia o przestępstwie i wniesienia o ściganie takiego sprawcy. Oczywiście kluczową sprawą jest odpowiedni materiał dowodowy, ale z tego, co pani pisała, wydaje się, że jest pani w stanie go zebrać na różne sposoby, przede wszystkim no, wskazując na zeznania świadków. One są w takich sytuacjach najczęstszym źródłem czy środkiem dowodowym. No i oczywiście w trakcie takiego postępowania zawnioskować o nałożenie tak zwanych środków zapobiegawczych. No i miejmy nadzieję, że w ten sposób przynajmniej w jakiejś mierze ta sprawa zostanie z korzyścią dla pani rozwiązana. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.